To kieruje Cię na badania psychologiczne, korzystasz w pracy z samochodu służbowego, oczywiście kategorii B, czasami jest to prywatny samochód osobowy kategorii B. Natomiast co się dzieje w przypadku, gdy lekarz medycyny pracy przeprowadził badanie profilaktyczne, ale nie skierował Cię na takie badanie pomocnicze, jakim jest to badanie psychologiczne i czy wtedy obowiązek ciąży na pracodawcy? I zapytanie internauty. Bardzo proszę o opinię w kwestii badań psychotechnicznych. Sprawa jest bardzo pilna, gdyż termin badań to 7 kwietnia. Ja to kręcę na prima aprilis, czyli 1 kwietnia. Posiadam prawo jazdy kategorii B i jeżdżę samochodem służbowym, osobowym, który jest elementem wynagrodzenia. Także przypuszczam, że dobra praca, skoro dają auto jeszcze do pojeżdżenia, a nie narzędziem pracy. Używam go do celów prywatnych, nie pracuję w terenie, nie jeżdżę do klientów i tym podobne. Tymczasem pracodawca skierował mnie na badania okresowe, zaznaczając na skierowaniu czynnik ryzyka, kierowanie pojazdem w ramach obowiązków służbowych kategorii B i placówka medycyny pracy kieruje mnie w związku z tym na badania psychotechniczne i uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy takie badania są w mojej sytuacji uzasadnione oraz informacje, co się stanie, jeżeli z jakiegoś powodu wynik badań będzie negatywny. Zdaję sobie sprawę z grzecznościowego charakteru ewentualnej odpowiedzi, ale będę zobowiązany, gdyż rzeczowa opinia może mi pomóc. No i zacznijmy troszeczkę od przepisów opartych na kodeksie pracy, tutaj ta żółta książeczka, co Ci pokazuje. Czyli zapamiętaj sobie, że podczas badań wstępnych, powtarzam jeszcze raz, podczas badań wstępnych na badania psychologiczne kieruje Cię lekarz, ponieważ on zobowiązany jest z zakresem prac wymagających tak zwanej pełnej sprawności psychoruchowej, a do takiej należy kierowanie samochodem służbowym kategorii B. I ma to odzwierciedlenie w różnych wytycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. I to badanie psychologiczne jest to po prostu konsultacja, podobna do konsultacji okulistycznej, neurologicznej czy jakiejkolwiek innej. No i potrzebna do czego ona jest? Po pierwsze do wewnętrznej dokumentacji medycznej lekarza, a przede wszystkim w celu podjęcia właściwej decyzji orzeczniczej oraz udokumentowania w późniejszym czasie prawidłowego zakresu badania profilaktycznego. I przykładowo mija parę lat, tenże pracownik jeżdżący samochodem służbowym jako element wynagrodzenia miał jakiś wypadek, no a on twierdzi, że płacić mu powinien zakład pracy, ponieważ został źle przebadany. Natomiast pan doktor sobie tam wyjmuje dokumentację, przepraszam pana, na dzień badania pan przeszedł psychotesty, miał pan prawidłowe testy, jakieś tam psychoruchowe, no i pana dopuściłem. I sytuacja się troszeczkę zmienia w czasie badań okresowych, ponieważ lekarz ma już pewien wybór, czyli kieruje cię według, w zależności od wskazań, czyli jeżeli widzi wskazanie, to cię może wysłać, ale równie dobrze cię może nie wysłać, jeżeli tego wskazania nie widzi. Także decyzja należy tutaj do niego. I dochodzimy do takiej kwestii, czy pracodawca może Cię skierować oddzielnie na te psychotesty, jeżeli lekarz tego nie robił, czyli lekarz wydał Ci orzeczenie lekarskie, orzeczenie z kodeksu pracy, natomiast czy pracodawca musi Cię kierować, czy może Cię skierować, no na takiej samej zasadzie jak na przykład przewoźnik kieruje kierowcę ciężarówki, czy kierowcę autobusów, bo się boi inspekcji transportu drogowego, między innymi. I według mnie nie. Jeżeli ten pracodawca nie ma jakichś swoich przepisów wewnętrznych, które uzależniają prowadzenie floty aut służbowych od wykonania psychotestów, to takiego obowiązku nie ma. Czy taki obowiązek sobie sam może stworzyć? No przypuszczam, że tak, bo w tej chwili wszystko można ładnie uzasadnić przepisami BHP. No ale nie jestem znawcą przepisów BHP, tylko medycyny pracy, czyli z punktu widzenia medycyny pracy takiego obowiązku nie ma. No i co będzie, jak nie przejdziesz tych psychotestów? No konsekwencja pierwsza, dostaniesz orzeczenie negatywne, czyli nie dopuszczą Cię do tejże konkretnej pracy z autem służbowym, czyli będziesz się musiał
pożegnać z tym autem, jeżeli nawet jest to jakieś tam forma wynagrodzenia, prawda, nie jeżdżenia do klienta czy coś w tym stylu. No, trafia się czasami ambitniejszy psycholog czy lekarz, który informuje Wydział Komunikacji, ale robi to z reguły, kiedy sprawa jest poważniejsza, kiedy cię to uważa, że to badanie przeszedłeś tak źle, że dyskwalifikuje cię to nawet z amatorskiego prowadzenia pojazdów. No, kiedyś się zdarzało częściej, teraz zdarza się raczej wyjątkowo. Także na tym kończę. Taki wniosek końcowy, no, chociaż te psychotesty dla kierowców aut służbowych prowadzono gdzieś 10 lat temu, o ile pamiętam 2008, to dalej jest to przedmiotem jakichś licznych zapytań. No, pracownicy się boją, że utracą prawo jazdy po takich psychotestach, czy nie zostaną dopuszczeni do pracy, organy kadrowe, czy przedstawiciele pracodawcy nie chcą płacić. Także huzia na juzia na tego biednego lekarza, który musi podjąć decyzję i cię na te psychotesty skierować. Natomiast, tak jak powiedziałem, ze strony organów kadrowych wynika to głównie z nierozróżniania charakteru badań psychologicznych, czyli w przypadku kategorii B jest to badanie pomocnicze potrzebne lekarzowi, natomiast w przypadku kierowców zawodowych jest to oddzielne orzeczenie psychologiczne wynikające z ustawy o transporcie drogowym. Także ustawa o transporcie drogowym wymusza te badania na kierowcach zawodowych, kierowcy autobusów, kierowcy ciężarówek. Natomiast kodeks pracy, no, w pewnym sensie pośrednio wymusza na lekarzu te badania, ale jako badania pomocnicze, jako zwykłą konsultację, taką jak okulista, laryngolog, neurolog, audiogram czy cokolwiek. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Jak Ci coś ten filmik wniósł do rozwiania, że tak powiem, nie problemu, ile diabłów się mieści na główce od szpilki, czy ile aniołów się mieści na główce od szpilki, a czy lekarz profilaktyk, lekarz uprawniony do badań profilaktycznych, lekarz medycyny pracy, macie obowiązek skierowania na badania psychologiczne, psychotechniczne, jak jeździsz autem służbowym kategorii B, no to koniecznie daj lajka, daj kciuka, podziel się tym wideo gdzieś na jakimś swoim portalu społecznościowym. Bye bye i do zobaczenia wkrótce.